Czy zastanawialiście się kiedyś, czy ten świat, w którym żyjecie, jest prawdziwy, można go nazwać rzeczywistym? Czy wszystko, co widzimy, wydaje nam się takie oczywiste? A może tak naprawdę to jest nieskończoność, nieskończoności, nieskończonych nieskończonością? Watch Newch566, Minecraft, Games and More. Siemaneczku, ziemeczka, jestem Wojtuch 566, witam was w kolejnym odcinku serii recenzji Wojtucha, w którym recenzuję film Doctor Strange, wydany od Marvel Studios. Teraz tak, jak będę omawiać, co mi się podobało, a co mi się nie podobało, to mogę nie pamiętać niektórych nazw postaci, więc jak coś to się tutaj wyświetli, po prostu napis, jak się ta postać nazywa. I teraz przypomnę sobie, co mi się podobało, a co mi się nie. Jeżeli chodzi o taką samą historię, fabułę, to nie jest to nic odkrywczego, ale na pewno jest jako taką w skali Marvela dobra. Ma to swoją jakość. Bardziej tutaj by się szło na ten film za sprawą efektów specjalnych, dlatego że tam co chwilę mamy właśnie takie efekty podobne do Incepcji, że tam właśnie załamanie rzeczywistości. I jeżeli też chodzi o fabułę, to jest najfajniejsze w tym wszystkim to, że czasami są takie momenty filozoficzne, tak, istnieje w życiu, kurde, wszystkiego i tak dalej, i nagle, kurde, jakiś gag wyskakuje. To jest ta. Z jednej strony to jest takie, kurde, załamanie równowagi, ale z drugiej, no, też nie wychodzimy z tego seansu tak zaraz przygnębieni, że to życie jest takie dziwne i tak dalej, niezrozumiałe, że ta nieskończoność i tak dalej. Szczególnie ostatnia scena filmu to potwierdza. Znaczy, nie wiem, ostatnia, tylko taka przedostatnia. A jeżeli chodzi o samą postać doktora Strange'a, to jest bardzo podobny do Tony'ego Starka. Aczkolwiek jeżeli chodzi o jego charakter z komiksu, to tak pod koniec to nie jest aż taki arogancki jak Tony Stark, ale ten. Powiem, że na pewno jest bogaty. To trzeba przyznać. Ale też co jest takie ciekawe w tym filmie, to jest to, że to mamy dwie strony konfliktu. Jedne to tam z bronią tych wszystkich mistyczności, a drudzy chcą uwolnić Dormammu i kurde mieć wieczne życie i te sprawy. I co jest ciekawe, tam taka była mentorka starożytna, która była łysa. Nie chorowała na raka skóry, to prawdopodobnie chyba jest wyjaśnione dlatego, że ma tyle lat. Że ta starożytna jest jednocześnie mentorką tego doktora Strange'a, a jednocześnie to zdrajczynią, że też korzystała z mocy Dormammu i to jest najbardziej ciekawe. Tam są jeszcze w filmie takie różne nieścisłości, na przykład gdy są w lustrzanym świecie, to dlaczego nie mogliby otworzyć portalu wcześniej? Tam był cały pościg po tym, kurde. Czekaj, to wtedy. No, wtedy był Nowy Jork, był lustrzany świat i tam wszyscy uciekali, to mogli już od razu otworzyć portal, ale. Też można z drugiej strony tak pomyśleć, że portal jest statyczny, dlatego nie mogli tak szybko tam uciec z tego wszystkiego. Jeszcze ten film, co robi dobrze, to też wprowadza nas do tego kosmicznego świata Marvela, który będzie przedstawiany bardziej w kolejnych filmach. Między innymi w 2017 roku będą Strażnicy Galaktyki 2 i Thor Ragnarok. No i między innymi to jest właśnie wprowadzenie, że tam mogą być w tym świecie demony różne alternatywy tej rzeczywistości, więc ciekawe jak to zaimplementuje Marvel w kolejnych częściach. Mamy też pokazany drugi kamień nieskończoności, który manipuluje czasem. Pierwszy był Strażnika Galaktyki 1. Strażnicy Galaktyki 1. Tylko nie pamiętam co to był za kamień, ale to chyba był kamień przestrzeni czy coś. Nie wiem, jak coś to się wyświetli napis. No i ogólnie ciekawe, kiedy zostały przedstawione te kolejne kamienie. Kamienie nieskończoności, jeżeli ktoś nie kojarzy, no to jest taki gość jak Thanos i tam ma swoje kamienie nieskończoności. I po prostu to te takie artefakty, które władają wszechświatem, ogólnie multiversum, wszystkim i tak dalej. Właśnie tutaj jest też ciekawe pokazane, że
pierwszy raz jest przytaczana kwestia tego multiversum Marvela, bo nie wiem czy wiecie, bo w komiksach mamy takie coś, że możemy mieć wiele alternatywnych rzeczywistości. I może to być rzeczywistość zwyczajna, może to być rzeczywistość ciemności, może to być rzeczywistość, kurde, gdzie są same zombiaki. I trochę ta recenzja robi się jako taki wykład o co chodzi z komiksami Marvela, no ale właśnie to jest taki pierwszy tego typu film, że tyka takie kwestie. Jeszcze mnie bardzo ciekawi taka rzecz. Ponieważ występuje tam taka postać jak Wong, który w komiksach z Marvelem jest takim jakby sługą Doktora Strange'a. Znaczy nie jest takim sługą, takim lokajem jak Alfred dla Batmana. O właśnie, mogę tutaj przytoczyć przykład. Tylko jest bardziej takim Robinem. Jak Batman ma Robina, to Doktor Strange ma Wonga. Tak właśnie takiego pół lokaja, ale też takiego właśnie wojownika. To tutaj w tym filmie występuje jako bibliotekarz. I go trochę nie lubi. Ale zobaczymy, jak to będzie się przytaczyć też w kolejnych filmach, bo jeżeli widzieliście scenę po napisach, to możecie zgadnąć, że Doktor Strange będzie występował w Thor Ragnarok. I ciekawe, co tam będzie się działo z Wongiem. Jeszcze tam występuje taka postać czarnoskóra. Właśnie, ogólnie ostatnio mamy dużo tych postaci czarnoskórych. Będzie Black Panther. Będzie ten gościu, który zapomniałem jak się nazywa. A jeżeli chodzi ogólnie o Hollywood, to jeszcze mieliśmy Fida z Gwiezdnych Wojen i... Czekaj, czarnoskóra postać. Teraz... Ta recenzja jest troszkę bardzo chaotyczna, ale hej. Doktor Strange to chaotyczny film, no to recenzja też będzie chaotyczna, bo czemu nie? Kurde. No i chyba to by było na tyle, no bo... Tak, jestem usatysfakcjonowany z tego filmu i mogę mu wystawić taką ocenę 8/10, bo czemu nie. No. Nie jest to idealny film taki na skalę jak Kapitan Ameryka Civil War, które recenzję mogliście tam widzieć pół roku temu, ale na skalę Marvela jest spoko i wprowadza nas dobrze do tego właśnie kosmicznego uniwersum. Znaczy, o! Strażnicy Galaktyki wprowadzali nas do kosmicznego uniwersum, a Doktor Strange rozwija to uniwersum właśnie tych wszystkich dodatkowych wszechświatów. A teraz jeżeli chodzi o kolejny film, dlatego że przez listopad chciałem zrobić trochę filmów, ale to gówno wyszło. Max Payne pojawi się tydzień po tym filmie, później pojawi się Minecraft najprawdopodobniej i kolejny odcinek z Max Payne'a. Paradoksem jest to, że ja nagrywałem to w październiku, a wysyłam to dopiero w grudniu, bo pewnie, znaczy ten odcinek jeszcze może trafi w listopadzie, ale właśnie tam Max Payne i te sprawy i reszta trafi w grudniu raczej. Bo jeszcze miałem tam egzaminy, dlatego nie mogłem też nagrywać filmu, ale to już mniejsza. Dobra, no i to by było chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, no i dara. Witajcie, oto ja, Mr. Dziudziu. Tym razem na końcu materiału ducha. Co przyszedłem tutaj ogłosić? No, tylko tyle, że wreszcie na moim kanale pojawi się jakikolwiek filmik. Może nawet związany z teorią powstania roztegów. Jeżeli chodzi o filmiki na kanale Wojtucha, pojawią się przez grudzień, ale w losowych odstępach czasowych. Dobra, i to było chyba na tyle. Niech moc roztegów będzie z wami. A jeżeli jesteście hejterami Wojtucha, niech to sięgnie was jak gniew.